Hello wszystkim! Witajcie w 24 poradniku, w którym przybliżę Wam zadanie, które powraca 26 stycznia wraz z patchem zwiększającym skrzynkę. A oczywiście chodzi o questa Zakazana Wiedza, z którego można wydropić ciekawe stroje bractwa, których nie znajdziecie praktycznie nigdzie indziej. Z tej strony Dworko Pelo, skrypty 76, PS Polska. Zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na liście oraz dla BFSD Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wesprzeć, zapraszam do linków w opisie filmu. Większą część tego poradnika omówiłem już przy odcinku 10, gdzie zajmowaliśmy się malowaniami bractwa. Początek praktycznie się nie zmienił, więc zapraszam również do tego poradnika. Ponieważ prócz strojów, które za chwilę Wam też pokażę, wylosować możecie jako nagrodę również plany na malowania T60. W dalszym ciągu dane najlepiej podnosić pojedynczo, z biurek, sejfów lub też okrągłych szafek na akta, których znajdziecie całe mnóstwo w Appalachach. Ich zawartość resetuje się co 60 sztuk opróżnionych pojemników lub też po dłuższym czasie naszej nieobecności. Jednak zmienia się zasada ich oddawania z racji tego, iż z DLC Stalowy Świt Bractwo Stali powróciło jako żywa frakcja. Ważne! Musicie mieć ukończony wątek Bractwa z Fortu Defiance lub też wspomnianego Steel Down. Inaczej nie aktywuje nam się zadanie po podniesieniu owych danych. Dane techniczne najszybciej farmić w Robco, bunkrze Enklawy w White Springs lub też jak widzicie w Charleston Herald. Po ich podniesieniu, jak dawniej, już w najbliższy wtorek będzie aktywować się zadanie pod tytułem Zakazana Wiedza. W bunkrze Enklawy lub też jak wolicie ich krypcie rządowej pod White Springs szukamy sali widocznej teraz i przeszykujemy wszystkie biurka. Gdy znajdziemy więcej niż jedną sztukę, moją radą jest, żeby je zanieść pojedynczo do Fortu Atlas lub jak dawniej Camp Venture i wrócić z powrotem po pozostałe. Miejsca, do których wybieram się na farmę danych technicznych widzicie teraz na ekranie w zaznaczonych punktach. Mając aktywne zadanie Zakazana Wiedza, tak jak dawniej wybrać się możecie do Camp Venture. Po dotarciu na miejsce idźcie tak jak ja do tego drewnianego budynku. Następnie kierujcie się do piwnicy. Tam, na jednej ze ścian, widoczna będzie czerwona skrytka, do której oddać możemy nasze dane. Drugim nowym miejscem, w którym możemy ukończyć zadanie, jest Fort Atlas, czyli aktualna siedziba Bractwa Stali. Tam znaleźć musimy naszą skrybę Valdez. Po podjęciu rozmowy z wspomnianą panią, pojawi się nowa opcja dialogowa. Oczywiście wybierając ją, kończymy zadanie, zgarniając nagrody. Tak jak mówiłem na początku filmu, prócz malowań z poradnika numer 10 dostać możemy wyjątkowe stroje, oczywiście związane z Bractwem Stali. Oto one. Kombinezon Bractwa Stali, inaczej zwany kombinezon Boss. Kurtka pilotka. Mundur skryby naukowego. Kolejnym jest mundur skryby polowego. Ostatnim z mundurów jest mundur skryby bractwa. Ostatnim używanym osobiście przez skrybę Valdez jest uniform inżyniera. Jeżeli jeszcze chcecie znaleźć nakrycia głowy do wspomnianych ubrań, przeszukajcie dobrze namioty przy elektrowni Thunder Mountain i okręgowe biuro straży. Myślę, że dla nikogo nie powinno to stanowić problemu. Powodzenia! A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Elo!